Neandertalczyk w szale bojowym rzuca się z włócznią na starego, wyczerpanego mamuta. Zadaje pierwszy cios i kilka kolejnych. Bestia wyje w cierpieniu, ale z drugiej strony atakuje kolejny przeciwnik. Neandertalczyk naciera ponownie. Tym razem z głazem w rękach, którym wielokrotnymi uderzeniami masakruje oko starego mamuta. Tyranozaurów unisono z jaskiniowcem zadaje ostateczny cios. Cytując pewnego Rokowego barda w Bandanie. You know where you are? You're in the jungle, baby. You're gonna die! Witajcie w świecie bez dobra i zła. W świecie kła i włóczni. Witajcie w Primal. Primal to arcydzieło, którego autorem jest Gendy Tartakowski. Człowiek, legenda, geniusz, a nawet nie wiem, od czego zacząć, żeby opisać jego kompetencje i talent. To jest animator, scenarzysta, reżyser, producent i storyboardzista, który dał nam takie animowane seriale jak Laboratorium Dextera, jak Samurai Jack, którego ostatni sezon był czymś naprawdę wybitnym, jak Star Wars, Clone Wars, jak Cowen Chicken i nie zapominajmy o Powerpuff Girls. Mam nadzieję, że nie mówię tylko w swoim imieniu, kiedy pragnę zaakcentować, że to Gendy Tartakowski ukształtował mnie i moje dzieciństwo za pośrednictwem Cartoon Network. A Primal to jest jego opus Magnum najdojrzalsze artystycznie dzieło, do którego podchodził latami, z założeniem, że chciałby eksplorować nowatorskie zabiegi reżyserskie w animacji oraz stosować w dowolnej proporcji zarówno wybuchy nieokiełznanej przemocy jak i długie pasaże spokoju i refleksyjności zupełnie nietypowe dla jego poprzednich produkcji z syndromem ADHD wystarczy spojrzeć na Didi, siostry Dextera Gandhi postanowił też stworzyć dzieło które uwaga nie będzie mieć jednej linijki dialogu i tak właśnie jest z drobną gwiazdką, ale nie zdradzę tej wspaniałej niespodzianki. Sami ją odkryjcie. Primal jest serialem, w którym nie usłyszycie choćby słowa, bo opowiada o niezwykłej przyjaźni między jaskiniowcem, to Spear, czyli włócznia, a żeńskim tyranozaurem, czyli Fang, Kłem. Gendy bał się, że widzowie nie kupią tego konceptu: takiego naciąganego body movie, dlatego postanowił połączyć te dwie różne postaci poprzez tragedię. I o tym też opowiada pierwszy odcinek serialu. Włócznia w brutalny sposób traci najbliższych i to samo spotyka kła. To jest nieprawdopodobnie krwawe, bezkompromisowe i poruszające 30 minut, którego ostatnią nutą jest odrobina nadziei, bo dwoje całkowicie różnych od siebie istot rusza wspólnie w drogę, a ich jedynym celem jest przetrwanie w świecie, którego jedynym celem jest ich zabić. I świat tego serialu to jest bardzo oryginalne fantazy. Bo umieszczone w świecie prehistorycznym, w którym natrafiamy na wielkie pająki, dinozaury zombie, na dziwne kulty, na różne plemiona istot człowieko i małp podobnych. To jest naprawdę bez schematu, żeby zrobić takiego Konana Barbarzyńcę, któremu da się do towarzystwa dinozaura, odbierze się możliwość rozmowy i wrzuci nie w typowe magiczne fantazy, tylko prehistoryczny horror. Tym, co spaja fabułę, jest relacja między człowiekiem a bestią, choć często nie wiemy, kto bardziej jest człowiekiem, a kto bardziej bestią w tym tandemie, Kieł i włócznia polują na jedzenie, uciekają przed dzikszymi bądź bardziej cywilizowanymi od nich zagrożeniami. Flora i fauna wzbudza tyle odrazy co zachwytu. My to wiemy i wiemy też, że oni, bohaterowie też, choć nie mówią sobie tego wprost, nie używają słów, mówią do nas oczami i spojrzeniami. Spear wrzeszczy, krzyczy, chrząka i mruczy. A Feng bardzo, bardzo wymownie patrzy. Tak bardzo, że spokojnie można by z tego zrobić serię memów z tyranozaurem. Mówi do nas ruch i mówi do nas mimika. Mówi do nas otoczenie i zabawa perspektywą. I mówi do nas muzyka. O Chryste, posłuchajcie tej muzyki autorstwa Taylora Batesa, który robił także ścieżkę dźwiękową do Guardians of the Galaxy i Johna Wicka. Neyman jest przy tym niezwykle trafny. Świat, do którego zabiera nas Gandhi, to świat bez cywilizacji, bez homo sapiens świat całkowitej dzikości, w którym naczelną wartością jest wola przetrwania, a piękno miesza się z przemocą i spokój z chaosem. Pierwsza scena pierwszego odcinka jest w zasadzie deklaracją misji tego dzieła. Spear, bez ruchu i w ciszy, zasadza się ze swoją włócznią na ofiarę w wodzie. Ale po kilku sekundach to on niemal pada ofiarą olbrzymiej bestii, która wyskakuje z tafli wody, i próbuje pożreć go na raz. Gendy wysyła nam jasny sygnał, to jest świat, w którym wszystko chcecie zabić. I uwierzcie, pomimo. Tej brutalności, pomimo tej prymitywności, która jest w tytule, to jest arcydzieło wizualnego storytellingu, takie jakiego jeszcze nie widzieliście. Mistrzostwo reżyserii, montażu, ruchu i animacji, które zostało docenione trzema nagrodami Emmy za niezwykłe osiągnięcie w dziedzinie animacji. Podobnie krytycy rozwodzą się nad produkcją Gendiego, podkreślając, jak wiele emocji, jak wiele treści potrafi przekazać w zwięzłej i ograniczonej formie. I niedawne Arkane na Netflix, które recenzowałem z Krzysztofem, postawiło poprzeczkę wysoko. Ale w moim odbiorze Primal Tartakowskiego wciąż jest lepsza, Bo jest bardziej astetyczne, treściwe, pozostawiające niedopowiedzenia, sprawiające, że całe społeczności na Reddicie próbują odpowiedzieć sobie na pytanie, kim tak naprawdę był ten potwór w jednym z odcinków, w którym widzieliśmy go tylko przez moment. Czy na pewno był dinozaur, czy może jakaś bestia, a może to był obcy? Czym był wirus, który zmieniał dinozaury w zombie? Kim był dziwny kult, który wysysał duszę? Więc Primal potrafi być zaskakujący we właściwych momentach, umie dozować siebie. I co ważne, ręcznie rysowany, niemal z pietyzmem i doskonale wyreżyserowany, sprawia, że zaczynamy dostrzegać sztukę tam, gdzie każą nam widzieć po prostu popkulturę. Brutalne do granic możliwości, ale przede wszystkim po to, żeby docenić piękno wolę życia i wyższe wartości, które dopiero czekają na narodziny. Primal, pierwszy sezon to 10 odcinków, które oryginalnie ukazały się na Adult Swim, ale obecnie są do obejrzenia na Amazon Prime Video i HBO Max. I zachęcam was do tego bardzo gorąco. Obejrzyjcie Primal. Bo jeżeli jest jedna rzecz, która od początku przyświecała mi, prowadząc bez schematu, i która daje mi nadal, po czterech latach, największą przyjemność zrobienia tego, co robię, to zachęcanie ludzi do tego, żeby poczuli to, co poczułem ja, kiedy doświadczałem jakiegoś kawałka popkultury. I w odcinku, w którym ja i Krzysztof M. Maj recenzowaliśmy Arcane, powiedziałem... Stary jestem w stanie zrobić odcinek o Primal tylko po to, żebyś go obejrzał, nawet jeżeli będziesz tylko jednym widzem. I kilka dni temu miałem przyjemność e, widzieć livestream mojego przyjaciela Krzysztofa z grania w Dark Souls. Przy czym towarzyszyło mu 600 osób, z którymi cały czas prowadził konwersację. Ja namawiałem Krzysztofa od pół roku do tego, żeby zagrał w Dark Souls i to się wreszcie stało i kiedy skończył stream, napisał do mnie Stary, teraz wszystko rozumiem. I było to dla mnie wspaniałe uczucie, bo to jest dokładnie to, co chciałem osiągnąć i to, co chcę osiągnąć każdym odcinkiem. Dlatego, Krzysztof, ten odcinek o Primal dedykuję Tobie. Za 6 miesięcy pewnie obejrzysz ten serial, co bardzo mnie cieszy. I nie mogę się doczekać wszystkiego, co zrobimy razem, jeszcze w bez schematu. A wszystkim z Was, koniecznie, polecam Primal. I wiem, że jest przynajmniej jedna osoba z Was, bo widziałem w komentarzach Arkane, która widziała Primal. Odezwij się, proszę kolego, koleżanko, napisz w komentarzach i potwierdź moje słowa, że jest to arcydzieło, które powinno znaleźć się w pamięci każdego. Widzę bez schematu. Pamiętajcie, żeby subskrybować też bez schematu, bo jak klikacie subskrybu i klikacie dzwoneczek, to wybierzcie też napis wszystkie powiadomienia. Wszystkie. Nie personalizujcie, nic nie personalizujcie. Algorytmy robią to za Was i w ten sposób do Was nie dociera. I sprawdźcie inne polecane przeze mnie analizy.